Cześć, nazywam się Tomasz Miller i zawodowo zajmuję się noszeniem i tworzeniem ubrań. Ponieważ zbliża się Sylwester, a ja chcę, żebyście dobrze wyglądali, postanowiłem, że pokażę Wam, jak naprawdę nosić krawat, zdradzając wszystkie sekrety doskonałego wiązania węzła Four in Hand. Skoro zdecydowałeś się obejrzeć ten filmik, zakładam, że choć odrobinę interesuje Cię męska elegancja i wiesz, jakie są podstawy noszenia krawata. Oczywiście to fakt, że krawat musi być dobrze dociągnięty pod szyją i sięgać paska lub gurtu spodnie, jeśli nosisz spodnie na szelki. Te dwie rzeczy to absolutne minimum przyzwoitości tego, aby wyglądać w krawacie dobrze. A co dalej? Dalej trzeba go dobrze zawiązać. Ulubionym węzłem większości mężczyzn w Polsce niestety jest podwójny wincor. Dlaczego niestety? Krawat ten wykorzystuje dwa oplecenia wewnątrz węzła, co sprawia, że konsumuje dużo długości krawata. Wielu panów zwraca uwagę na węzeł, ale nie zwraca uwagi na długość krawata, w efekcie kończąc z ozdobą, która pod szyją bardziej przypomina śliniak niż dobry krawat. Nie róbcie tak. Brak wrażliwości na długość krawata ma również drugie oblicze, ponieważ jak łatwo się domyślić, krawat wcale nie musi być za krótki, może być też za długi. Ludzie, którzy wiążą go źle, sprawiają, że koniec krawata ląduje, sami wiecie gdzie, krawat jest mocno za długi, a węzeł przypomina ziarnko grochu, ledwo widoczne pod szyją. Tak też nie róbcie. Węzeł, którego wiązanie dzisiaj Wam pokażę, to najprostszy, a jednocześnie najbardziej elegancki ze wszystkich Four in Hand. Węzeł ten jest węzłem asymetrycznym, pamiętajcie o tym, oznacza to, że ma być przekrzywiony. Jeśli ktoś będzie chciał go poprawić, mówiąc do Was życzliwie, węzeł Ci się przekrzywił, po prostu przymknijcie na to oczy, to się zdarza. Wiemy już, jak jest niedobrze. Zapomnijmy teraz o tym, aby nigdy więcej nie powielać tego typu błędów i zastanówmy się, jak zawiązać krawat tak, aby wyglądało to naprawdę spektakularnie. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, to zapamiętać, na jakiej wysokości korpusu powinna kończyć się krótka końcówka krawata. Dzięki temu nigdy nie staniecie w obliczu sytuacji, w której nie macie kontroli nad długością krawata. Rzeczy, które pokażę teraz, to rzeczy, które wynikają bezpośrednio z mojej wieloletniej praktyki. Nie znajdziecie ich w internecie, nie znajdziecie w ich artykułach, ani w żadnych instruktażach. Nie wiem nawet, czy ktoś ich używa. Pierwsza rzecz, mój największy sekret, to w krótszej końcówce krawata stosuję tego typu zgięcie. Dzięki niemu ta część krawata, która tworzy węzeł, łatwo otacza cały węzeł. Następnie krzyżuję krawat w taki sposób, aby jego oś była prostopadła do cieńszej końcówki. Dzięki temu już zaczynam formować węzeł. Następnie dziarskim ruchem przerzucam cały krawat na drugą stronę i tworzę otok węzła. To najważniejszy moment wiązania krawata, ponieważ krawat już teraz przebiega w takim kierunku, w jakim przebiegać będzie w węźle. Dlatego przytrzymuję go palcem. Przytrzymuję, utrzymując pozycję krawata i przekładam całą resztę górą. Krawat przechodzi górą, a ja przekładam go przez węzeł w tym miejscu i przeciągam. Do tej pory wszystko jest znane, wszystko jest proste, prawda? Następnie zaciągam lekko węzeł i teraz najważniejszy moment. Jeśli dobrze wiążesz krawat, łezka, czyli dimple, ten efekt najbardziej pożądany przez wszystkich elegantów, tak naprawdę powinien pojawić się sam. Jednak jeśli stanowi to dla Ciebie problem, bo dopiero uczysz się wiązać krawat, możesz temu pomóc, a niewiele osób o tym wie. Wszystko, co musisz zrobić, to chwycić go w taki sposób, aby w przekroju między Twoimi palcami układał się w kształt litery M. Teraz lekko zaciskam krawat i obecność łezki jest już gwarantowana. Jej tam nie może nie być. W tej chwili mój krawat nie ma jeszcze kształtu, nie ma dynamiki, jego węzeł wygląda bardzo bezkształtnie, mam już dimple i mam już zawiązany krawat. Co dalej? Następną rzeczą, którą zrobię, jest uformowanie węzła. Pierwsza rzecz to rozciągnięcie łezki. Chwycę za brzegi krawata i pociągnę je na boki, a kciukiem wypchnę łezkę ku górze. Teraz łezka ma już piękny kształt. Następnie chwycę, nazwijmy to, uszy tego węzła i rozciągnę je na boki, co nada mojemu węzłowi talię. Teraz widać już nie tylko łezkę, która sprawia, że światło w ciekawy sposób odbija się od krawata, ale także dynamikę węzła, która pokazuje, że wiązałem go z pewną starannością. To mówi bardzo dużo o osobowości. Jeśli ktoś nosi krawat w ten sposób i tak idzie na jakieś ważne spotkanie, wygląda źle. Jeśli ktoś wiąże krawat dobrze, mówi to wiele o tym, co myśli i jaki jest jego stosunek do świata. Pamiętajcie o tym. Ok, wszystko, co muszę zrobić teraz, to dociągnąć krawat. Dociągam go zawsze z dużą dbałością, tak aby nigdy nie pokazywać nawet milimetra koszuli nad krawatem. Węzeł jest dociągnięty do końca.
ja poprawiam łezkę, uwypuklam ją jeszcze raz, krawat wygląda bardzo dobrze. A jeśli chcecie kiedyś wejść na poziom dla zaawansowanych i puścić do świata małe oczko pokazujące, że nie każdej reguły trzeba przestrzegać niczym żelaznych zasad, możecie wziąć też tył krawata i wyciągnąć go delikatnie na bok. Bardzo delikatnie poszerzy to trochę krawat, co często pozytywnie rzutuje na korelację między krawatem a szerokością klapy marynarki, ale do tego doda pewnej nonszalancji, doda pewnej niedokładności, która również jest elementem elegancji. Tajemnica polega jednak na tym, że niedokładność w elegancji, choć wygląda jak kompletnie przypadkowa, zawsze jest zaplanowana. Zawiązałem już krawat, dołożyłem marynarkę i poszetkę. Jestem gotowy, żeby rzucić się w wir obowiązków zawodowych. Mam nadzieję, że ten film sprawił Wam przyjemność, a przede wszystkim, że metoda, którą w nim pokazałem, okaże się dla Was skuteczna i będziecie mogli wiązać krawaty w sposób przepiękny, imponując tym wszystkim osobom w Waszym otoczeniu. Powodzenia!